życie, to hebrajskie słowo Jehudi, czyli chwalący Boga, chwalący Boga, wychwalający Boga. Bóg daje im nazwę Jehudi. Są to ludzie, to jest naród, który jest informacją, co to jest życie modlitewne. On ten naród tworzy. Ten naród jest narodem, gdzie rozwija się system modlitewny, czyli system skoncentrowania na Bogu. Dlatego też bardzo dobrze jest umieć obejrzeć, czym jest uwielbienie za pomocą informacji o narodzie żydowskim i o tym, jak oni przez wieki mieli w sobie to pielęgnowane, bo oni po to są. Oczywiście patrzymy na to w duchu, nie patrzymy na to w stronę fizycznej. Przede wszystkim uwielbienie jest dwojakie. Jest to uwielbienie indywidualne i uwielbienie społeczne. Zasada jest taka, że jeśli nie będzie rozwinięte uwielbienie indywidualne, to nie będzie rozwinięte uwielbienie społeczne. Czyli Kościół, czy też jakaś Kościół, on będzie tak społecznie uwielbiał Boga, jak poszczególni członkowie Kościoła uwielbiają Go indywidualnie. Nie będziesz tańczył w kościele, jeśli nie tańczysz w poborze. Taka jest prawda. To prosty przykład. Uwielbienie składa się z trzech elementów. Po pierwsze jest to chwalenie, po drugie dziękowanie, a po trzecie jest to czczenie. Chwalenie, dziękowanie i czczenie. Hebrajskie słowo określające uwielbienie to słowo mówiące o cieszeniu się znaczeniem. Więc Żyd, kiedy mówi o uwielbieniu Boga, to on rozumie, że on cieszy się znaczeniem Boga. I w związku z tym też cieszy się swoją pozycją w nim. I tak jak powiedziałem, uwielbienie to większa część modlitwy, ponad połowa modlitwy, jakby ponad połowa naszego życia modlitewnego. Dlatego też my musimy szczególną uwagę, jeżeli chodzi o nasze życie modlitewne, skupić na uwielbieniu. Bo takie ono będzie to życie modlitewne, tak? Jaką jakość uwielbienia do niego wprowadzisz. I tym uwielbiającym masz być ty. Nie dla ciebie ktoś ma uwielbiać Boga, tylko ty masz uwielbiać Boga. Ty masz uwielbiać Boga. To ty masz być ten Jehudi, ten chwalca. To twoje codzienne życie modlitewne musi być przeniknięte uwielbieniem. I to nie ma dwóch zdań. Ty nie możesz inaczej. Chwalenie, dziękczynienie i czczenie. Chwalenie określa wielkość Boga. Wielkość Boga. Dziękczynienie określa dobroć Boga. A czczenie określa świętość Boga. A więc
Co to jest uwielbienie? Uwielbienie to określenie wielkości Boga, dobroci Boga i świętości Boga za pomocą swojego ducha, duszy i ciała. Uwielbienie dotyczy całego człowieka. Ono nie dotyczy jedynie naszego ducha. Ono dotyczy całej duszy i całego ciała. Uwielbiamy Boga całym sobą. Na przykład dla Żyda rzeczą absurdalną jest modlić się w myślach. Oni nie modlą się w myślach. Co nie znaczy, że ty nie rozmawiasz z Bogiem w myślach. Ale jak się na przykład wytrenujesz w mówieniu, a Jezus pięknie o tym uczy, on mówi, naucz nas modlić. On mówi, gdy się modlicie, mówcie. Jakże to trudne dla chrześcijan. Tam nie jest napisane, gdy się modlicie, myślcie. Bo w myślach to nie jest żaden problem, rozumiecie? Rozbudowywać system relacyjny. W słowach jest już większy problem. A w czynach jest największy problem. Rozumiecie? Najłatwiej wielbić Boga jest w naszym wnętrzu, w środku. Jest to niewidzialne wielbienie. Wielbimy Boga incognito. Jesteśmy bezpieczni w tym. Nie narażamy się rzeczywistości, która nas otacza. Kiedy zaczynamy wielbić Boga mówiąc, tak? Zaczynamy troszkę czuć się nieswojo. A kiedy zaczynamy wielbić Boga czyniąc, tak, to świat się wali. Cały nasz świat, który sobie poukładaliśmy. Dlaczego Jezus na przykład powiedział, gdy się modlicie, mówcie? Z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna to była taka, że wtedy się roztrenowujesz, aby być jeszcze bardziej poddanym i twoje życie modlitewne kwitnie, w związku z tym twoje życie kwitnie. A po drugie, no, proza życia. Trzeba się modlić tak, żeby słyszał diabeł. A on niestety nie słyszy naszych myśli. No to trzeba mu powiedzieć. Rozumiecie? Wielkość Boga, dobroć Boga i świętość Boga. I naucz się w ten sposób budować twoje uwielbienie. Dam ci przykład. Idziesz do swojej komory i zaczynasz od tego, że chwalisz Boga za Jego wielkość. Twoje modlitwy brzmią: Panie, Ty jesteś wielkim, potężnym Bogiem. Nie ma Tobie równego. Jesteś królem królów i panem panów. Wielkim, niesamowitym. Nikt nie jest taki jak ty. Twoja siła jest ponad wszystkim. Twoje słowo jest jak miecz. Zobacz, co robisz. Budujesz. Ja ci tam prosto. Zauważyliście? Ja się modliłem kilka sekund. To jest kilka sekund, to ułamki sekund. I odczuwał wielu z was namaszczenie. Bo to jest najcięższy kaliber. To są ciężkie maszyny. Potem będę wam mówił, jeżeli chodzi o uwielbienie społeczne, bo ono identycznie wygląda. Identycznie. I tego na przykład nie wolno zmieniać w kościele. Jeżeli na przykład nie położysz w uwielbieniu, tak, tego silnego fundamentu chwalenia Boga, czyli określenia wielkości Boga, czyli nie wprowadzisz tych ciężkich, duchowych maszyn najpierw, tak? To nie będziesz w stanie prawidłowo otworzyć się na dziękczynienie. Bo tylko wtedy, kiedy następuje umocnienie gruntu, fundamentalizacja tego, rozumiecie? Jesteśmy gotowi, żeby stanąć na tym, tak? I uwalniać dziękczynienie. Boże, dziękuję Tobie, że jesteś taki dobry. Jestem wdzięczny Tobie za Twoją dobroć.
Ale kiedy ty jesteś otwarty na wdzięczność za dobroć, kiedy znasz Jego siłę i wielkość, dopiero wtedy czujesz się bezpieczny, żeby powiedzieć: Boże, dziękuję Tobie, że jesteś dobrym Bogiem. Nie ma lepszego niż Ty. Ale dlaczego nie ma lepszego niż Ty? Bo nie ma większego niż Ty. Posłuchajcie. Wiecie, kiedy w ogóle przestałem bać się szatana? Kiedy uświadomiłem sobie, że Bóg jest najniebezpieczniejszą postacią we wszechświecie. Diabeł stał się taki. Ja sobie uświadomiłem, że diabeł jest niczym w stosunku do Boga. I tutaj nie chodzi o teologię. Tutaj chodzi o moc. Diabeł, żeby nie wiem jak się wytężył, tak, nie jest w stanie zrobić ułamka tego, co może zrobić Bóg. Rozumiesz? Ułamka. Są pewne mechanizmy, których na przykład diabeł w ogóle nie może dotknąć. Na przykład nie może zatrzymać ziemi, która się kręci. Ale coś wam powiem. W pewnym momencie Bóg zatrzyma ziemię. I Himalaje wpadną w Bałtyk. Nastąpi destrukcja globu. W pewnym momencie zniknie atmosfera i słońce spali ziemię. Diabeł nie może tego zrobić. A zobaczcie, co on zrobił. Wielki Bóg. I teraz ja, wiedząc, że ten wielki Bóg jest po mojej stronie, złożywszy w mojej modlitwie silny fundament, ja mogę zacząć budować dziękczynienie. Jeżeli wcześniej zaczniesz budować dziękczynienie, to nie będziesz czuł się pewny i będziesz produkował religię. Będziesz się chwiał. Ale zacznij w ten sposób. Najpierw określ wielkość Boga. Potem na tym określ dobroć Boga. A na samym końcu zacznij Go czcić. Ty jesteś święty, Panie. Ty jesteś święty. Często czczenie jest małomówne. Jesteś już w takim miejscu gruntowania w uwielbieniu w tym momencie, że swoją postawę, tak? Wewnętrzną i zewnętrzną, tak? Oddajesz mu cześć. Oddajesz mu cześć. Ale komu ty oddajesz cześć? Ty oddajesz cześć Bogu, który jest primo wielki, sekundo dobry. Wielki i dobry. Oto twój Bóg. I to musi przenikać twoje uwielbienie. Do tego jest wszystko podporządkowane. To się myśli, to się mówi, to się śpiewa, to się gra, to się tańczy. Całym sobą. Całym sobą. W Starym Testamencie istnieje 7 określeń, które rysują, czym jest uwielbienie Boga. Pierwsze słowo to halal. Halal. Od tego słowa jest, na tym słowie jest zbudowane słowo hallelujah. I to słowo halal oznacza szalony taniec. Słowo hallelujah to szalony taniec dla Jahwe. To oznacza te słowo. Więc następnym razem, jak powiesz hallelujah, to wiedz, że deklarujesz się, że będziesz szalał w tańcu. Oni mówili halal na taneczne imprezy.
A kiedy robili spotkania modlitewne, to mówili hallelujah! I była potężna impreza. Ludzie zapytali kiedyś, czemu wy robicie to w kościele, co robicie? Ja mówię, bo tak jest skonstruowana rzeczywistość duchowa. My nie tańczymy dlatego, bo jesteśmy nowocześni. Tańczymy dlatego, bo jesteśmy starożytni. Ktoś mnie zapytał, czy ja tańczę. Ja mówię, ja tylko tańczę dla Boga. Ja sobie nie wyobrażam, że ja idę na dyskotekę, albo na dancing, albo na inną cholerę jakoś. Ja bym się musiał upić. Albo naćpać. Bo ja zarezerwowałem taniec jako część mojej modlitwy. Halal! To jest twoja praca. Masz tańczyć dla Boga. Najpierw w swojej komorze, a potem w kościele. Jeżeli to zrozumiesz, że to nie jest kwestia twojego samopoczucia, jeśli zrozumiesz, że to nie jest kwestia pewnego obrzędu, jeśli zrozumiesz, że to nie jest kwestia jakiejś nowoczesności, tylko że to jest kwestia ducha, to zaczniesz to robić. Bo to jest hallelujah! Tańczę dla ciebie jak? Rozumiesz? My, kiedy wychodzimy głosić Ewangelię, ludzie tańczą na ulicach. Robimy korowody. Ludzie uwielbiają Boga tańcem na ulicach. Oni tak się modlą. Kiedyś naszego pierwszego kościoła, lata temu, zaprosiliśmy dwie tancerki z kościoła, ze służby Pola Wilbura. To były Ukrainki, Żydówki ukraińskie. I one modliły się tańcząc. Leżeliśmy jak szczeniaki pod Bożą mocą. A one tańczyły. Były ubrane w potężne białe suknie. I tak się modliły. Halal! Chcę, żebyście zrozumieli, to są duchowe rzeczy. To nie jest kultura chrześcijańska. Bo oni tańczą. Tańczą po halal. Tak powiada Pismo. Bo jak się nie tańczy, to trzeba pokutować z tego, bo to jest grzech. Bo to jest brak wypełnienia modlitewnego. Nie zbudujesz prawidłowego życia modlitewnego, jak nie będzie tam halal. Drugie słowo to toda, czyli podniesienie rąk. To słowo określa pewną ekspansję i zaznaczam, chcę, żebyście zauważyli coś bardzo ważnego. Ja cały czas mówię o twojej fizyczności teraz. Ponieważ twój duch wyraża się przez twoją fizyczność. Jesteś proroczą konstrukcją. Jesteś pokoleniem proroczym. I nie ma takiej opcji, żeby w modlitwie był zaangażowany tylko twój wewnętrzny człowiek bez zewnętrznych przejawów. Bo to jest coś, rozumiesz? O co trzeba się postarać. I to jest chore. To jest tak, jakbyś na przykład miał samochód i chciał, żeby jechało tylko jego wnętrze, a karoseria stała w miejscu. Rozumiesz? To tak nie działa. To słowo, to tak, ono określa ekspansję ciała, podniesienie rąk. To nie chodzi o sam fakt jedynie podniesienia rąk. Tu chodzi o ekspansję całego ciała. O to, że ja swoim ciałem wskazuję, tak, kim jest Bóg i kim ja jestem w Bogu. Trzecie słowo to jada, podniesienie głosu. Rozumiesz? Podniesienie głosu. Nie mówię, czemu wy krzyczycie? Nie można ciszej? Można, tylko to nie duchowe jest.
Bo jest Jadan. Podnieść głos. Nie podnosi się głosu, bo się lubi hałas. Ja lubię pomilczeć jak żaden. Ja lubię ciszę. Jakby mnie ktoś zapytał, co ja lubię. Tylko posłuchajcie. W ogóle nie obchodzi mnie, co ja lubię. Bo mówię o duchu. Ja mówię o organizacji duchowej mojego życia. Ja da. Ludzie mówią, ale ja nie jestem taki ekspansywny, ja tak nie podnoszę głosu. Ja mówię, ty. Ty jesteś taki, jak chcesz być. Kiedyś albo nie będę tego mówił, bo to za dużo będzie. Nie, chodzi o to, że możesz zrobić ze swoją psychiką, co zechcesz. O. Podnoszenie głosu jest kwestią prawdy, którą przyjmiesz, kwestią dyscypliny. Tak? No, i czasami niestety, ale uwolnienie. Siedzę z takim jednym człowiekiem kiedyś w restauracji. Tłumaczyłem mu, w jaki sposób należy brać przełomy w życiu, jeżeli chodzi o niewstydzenie się innych ludzi. Pokazałem mu, że wstydzenie się jest grzechem. Mówię, nie możesz być zawstydzony bezkarnie. To znaczy, jeśli będziesz żył w zawstydzeniu, to nie osiągniesz tego, co możesz osiągnąć w Chrystusie. I krzyknąłem bardzo głośno coś w tej restauracji. On z barania. Wszyscy ludzie popatrzyli na mnie. Pomachałem i mówię, zawalił się świat. Właśnie wszyscy patrzą na nas teraz. Wyszedł kucharz. A my dalej siedzieliśmy. Ja mówię, czy to nas boli? Nie. Czy przez to nam nie podadzą jedzenia? Nie. Wręcz przeciwnie, podali szybciej. Rozumiesz? Nic się nie stało. Musisz uczyć się podnosić głos. Najpierw w komorze, potem w kościele. Bo to jest duchowe prawidło. Tego się nie czuje, rozumiecie? Do tego się nie dopasowuje swoich emocji. Halleluja! To jest normalna rzecz. Jest napisane, Jezus wielkim głosem chwali Boga. Ktoś mówi, Bóg nie jest głuchy. Mówię, ale diabeł trochę jest. Rozumiecie, to jest bardzo ważne, co mówię do was teraz. Trzecie słowo to Tehila. Czwarte słowo, Tehila. Nowa pieśń. W uwielbieniu mają być zawsze rzeczy świeże i nowe. Nie stare. My cały czas tworzymy nowe uwielbienia. On mówi, ale mówi, jak tworzyć? Ja mówię, zobacz, ile piosenek ukradł diabeł i zrobił z nich jakieś głupawe piosenki. Czepała, zasiady, dywan, leciał, kurz. Rozumiesz? W ogóle, zobacz, szok w trakcie. Tak? Co kogo obchodzi, że trzepała, zasiady, dywan, leciał, kurz? Jakieś to twórcze, jakieś kreatywne, jak podnosi człowieka, prawda? Dlaczego tego nie zabrać? Tak? I nie przerobić. Dlaczego tego nie zrobić? Dlaczego nie wielbić Boga? W ten sposób. Tehila. Jest taki śpiewnik, nazywa się śpiewnik starego pielgrzyma. W niektórych kręgach chrześcijańskich bardzo znana rzecz. To jest chyba XVIII-wieczny śpiewnik. Ludzie się upierają do dzisiaj w wielu wspólnotach, żeby śpiewać piosenki z tego śpiewnika. One są XVIII-wieczne. I teraz
ludzie mówią, taką muzykę lubi Pan. Ja mówię, w XVIII wieku. A po drugie, większość tego śpiewnika to są pijackie przytupanki, które mają chrześcijański tekst. No bo jak ruszyło przebudzenie walijskie, tak, i wiele innych przebudzeń na tamtym terenie, to się nawracali ludzie w pubach i wielbili Boga na nutę, którą chwalili diabła w tych pubach, jak chlali. Podrabiali chrześcijańskie teksty, tak, a potem podpisywali to i zrobili z tego śpiewniki. Tak. O tym się już nie mówi w tych religijnych miejscach. Ale to tak powstawało. Tehillah. Psalmy to są wszystko uwielbieniowe piosenki na tamtą nutę. Ale chodzi o tworzenie. W uwielbieniu masz tworzyć. Tworzyć. 60% twojego życia modlitewnego to uwielbienie. Musisz tworzyć. Cały czas. Rób te rzeczy w sobie. I uwalnie na zewnątrz. Rób to w komorze, a potem w kościele. Piąte słowo to zamara, czyli gra na instrumentach. Dokładnie oznacza dotykanie instrumentów. Dotykanie instrumentów. I tak naprawdę nie chodzi o to, żeby być wielce utalentowanym człowiekiem. Chodzi o to po prostu, żeby wydawać dźwięki. Istnieje coś takiego jak prorokowanie na instrumentach. I ludzie myślą, że to musi być melodyjne i piękne. Wcale nie. Wcale to nie musi być melodyjne i piękne. To musi być duchowe. To jest wielka różnica. Jak jeszcze jest przy tym talent, to super. Ja się bardzo cieszę, jak ktoś cudownie gra. Tylko, że my naszych ludzi uczymy jednej bardzo podstawowej rzeczy. Nigdy forma nie może przejść treści. Moja żona, która jest liderem uwielbienia u nas w kościele, ona pilnuje tego, aby forma nie przerosła treści. Zawsze. Jak tylko zaczyna się jakiś ruch, a musimy tam coś tutaj dopiąć, coś... Nie musimy dopiąć. Bo już się skupiamy na tym, żeby to dopiąć. Jak tu przyjechaliśmy do was, nagrywaliśmy płytę uwielbieniową, zresztą na następne spotkanie wam ją przywiozę. Jak ktoś tam będzie chciał, to sobie kupi. I tutaj była wynajęta ta cała resursa, to się tak nazywa, tak? Resursa publiczna. I tam jest, tam nagraliśmy to. To my nagraliśmy spontaniczne uwielbienie. Porozstawialiśmy mikrofony po sali, gdzie zarejestrowaliśmy uwielbiających ludzi. Jest takie namaszczenie na tych płytach, że to jest szok. Słuchajcie. Ja różne rzeczy w życiu widziałem. Ale to, co jest z tą płytą, no to jest szok. Ludzie jej słuchają i są uzdrawiani. Wypełniani Duchem Świętym. Rodzą się na nowo. Bo to jest uwielbienie, a nie piosenki. Tam nie ma dopiętych rzeczy na ostatni guzik. Na przykład jestem tam ja. Rozumiecie? Ja tam śpiewam. Bo w ogóle ja śpiewam. I w ogóle mnie nie obchodzi to, kto, że ludzie mówią, ty nie umiesz śpiewać. Ja mówię, wiesz co, dzięki Bogu nie śpiewam dla was. Bo dlatego, dla którego śpiewam, to mu się podoba. On lubi, jak ja śpiewam. Jestem dla niego człowieku wirtuozem. Po prostu. Bo on jest skoncentrowany miłośnie na mnie. Tak jak jest z dzieckiem w domu, które wychodzi i w ogóle śpiewa i tańczy, rozumiesz, i ojciec z matką patrzą i są zafascynowani. I żadnemu z nich nie przyjdzie do głowy, że to małe dziecko nie posiada odpowiedniej formy, tak? Że się myli, ok? Dlaczego? Bo to dziecko robi to dla nich. Ma włożone całe swoje serce i właśnie tworzy coś na ich oczach. I rodzice są szczęśliwi. Dokładnie to samo jest z Bogiem. A więc dotykanie instrumentów, wydawanie dźwięków.
Szóste słowo to barak. Klękanie i leżenie na twarzy. Pozycja pewna. Pamiętajcie, kiedy wchodzimy w etap czczenia Boga, to pozycja naszego ciała może być kluczowa w stosunku do tego, co możemy odebrać w danej chwili. Nie wiem, jak to jest, ale wiem, jak to działa. Nie wiem, jak to jest, że w pewnych sytuacjach jesteś w stanie odebrać duchową rzecz wtedy, kiedy leżysz na twarzy. Na przykład. Albo klęczysz na środku ulicy. Nie wiem, jak to jest, że kiedy głosimy Ewangelię, a wstawiennicy klęczą z podniesionymi rękami i krzyczą na innych językach, tak? Jest uwolnione potężne namaszczenie. Nie wiem, jak to jest do końca, ale wiem, jak to działa. I teraz jest bardzo ważne, żebyśmy się skupili na tym, że coś działa. Dlatego pamiętaj o pozycjach swoich. Jeszcze raz mówię, niereligijnie. Niereligijnie. Nie o to chodzi, ale z wyczuciem w duchu. Rozumiesz? Z wyczuciem w duchu. Jeśli jesteś pobudzany, coś się w tobie rodzi, to to rób. Rób. Któregoś razu podczas uwielbienia u nas moja żona wyszła za tej perkusji i mówi tak: czy chcesz być osłem Jezusa, który wjechał do Jerozolimy? Jeśli chcesz, to nim bądź. Ustała, uklękła, na czterek do mnie podeszła. Wsiadłem i pojechałem. I ludzie zaczęli padać na kolana, chodzić jak osły, ryczeć. Była masa przełomu w życiu ludzi. Widzisz, o wiele łatwiej jest w naszej psychofizyczności być poważnym, dorodnym, chrześcijańskim dżentelmenem, być osłem Jezusa. I ostatnie słowo, szabak, oznacza bojowy okrzyk. Od tego okrzyku pękły mury w Jerychu. Szabak. Był przypadek kiedyś, że porwano pewną dziewczynkę z chrześcijańskiego domu. Kościół się modlił. I potem była opowieść tej dziewczynki. Jechała z zawiązanymi oczyma samochodem z kilkoma mężczyznami. W pewnym momencie poczuła, że samochód się zatrzymuje i otworzyli drzwi i ją wyprowadzili z samochodu i odjechali. Kiedy ona szybciutko pobiegła, to była ostatnia kapel, szybciutko pobiegła i powiedzieć, że ona to ona, to czas, w tym czasie, kiedy było to zgłoszenie, ta informacja, to był czas, kiedy właśnie Kościół modlił się modlitwą szabak. Wydali okrzyk bojowy. Coś się stało z przestępcami. Wysadzili dziecko. Ten okrzyk został zarządzony przez Jozuego. Przygotowywali się do niego dłuższy czas. Potem go wydali. I pękły mur Jerycha. Dlaczego wam o tym mówię? Chcę, żebyście zobaczyli, jak funkcjonuje duchowa rzeczywistość. I jak jest powiązana z naszą psychofizycznością. I że my nie możemy
być dyletantami w tym temacie. Bo jeżeli my chcemy być skutecznymi ludźmi modlitwy, to musimy być zaangażowani tak, jak powiada Pismo. A wtedy z naszego wnętrza popłyną wody rzeki żywej. Wtedy. Nie wtedy, kiedy własne koncepcje ustalimy. Bo to On pokazuje, co jest najskuteczniejsze. Jeżeli On nam daje wzorzec modlitewny, pokazuje, jak ma wyglądać uwielbienie, to tak powinno wyglądać uwielbienie. Bo wtedy ono ma sens. Bo wtedy ono jest klarowne duchowo. Nie jak się chce. Bo to każdemu się różnie chce. Zależy, kto w jakiej kulturze jest, w jakim stanie psychicznym. Rozumiecie? Jeden mówi, ja lubię bardziej to, drugi mówi, ja lubię bardziej tamto. Ja mówię, a mnie to gówno obchodzi. Co ty lubisz? A dlaczego ja mam się z tym liczyć, co ty lubisz, jak to nie działa? Po co? Bo ty sobie puścisz Hilton i się bujać? Co ty jesteś? Huśtawka? Po co? To nie o to chodzi, to nie jest uwielbienie. Muzyka chrześcijańska to jest, rozumiecie, o co chodzi? A to nie uwielbienie. Uwielbienie to jest część modlitwy. Główna część. To nie jest posłuchanie sobie piosenek, bo ja lubię TGD. I dobrze. Super. Też ich lubię. Tylko, że my musimy zrozumieć, czym jest uwielbienie. I mamy wielbić Boga. Rozumiecie? Wielbić Boga. Księga Rut. Znajdziemy teraz. Za Księgą Sędziów. Księga Rut. Kiedyś anegdotę wam opowiem. Na jednej konferencji takiej, kaznodzieja, to było w Gdyni, kaznodzieja powiedział, żeby otworzyć list do Filemona. I były moje dwie znajome, siedziały sobie. A przed nimi siedziały inne osoby. A jedna z tych moich znajomych, ona bardzo taka energiczna jest. Gorąca taka jest, gorąca głowa. I tutaj ci, co siedzieli przed nimi, bardzo długo szukali tego i nie mogli znaleźć. Jedna z tych osób, co przed nimi siedziała, pyta tej drugiej, słuchaj, gdzie jest ten list do Filemona? I ta z tyłu nie wyrobiła, bo to było spotkanie dla liderów. I ona mówi, za listem do Bonifacego. Księga Rut, trzeci rozdział, od 3 do 4 wersetu. Najpełniej opisany obraz uwielbienia. Kim jest Rut? Pamiętacie? Ona jest tutaj synonimem człowieka narodzonego z Bożego Ducha. Jej zadaniem jest przysposobić sobie psychofizycznie, że tak to nazwę pięknie, niejakiego Boaza. Boaz jest człowiekiem, który może bardzo pomóc w życiu, jej w życiu. Występuje i Boaz jest tutaj symbolem Chrystusa, jest w ogóle symbolem Boga. Co ciekawe, zarówno Rut, jak i Boaz są pradziadkami Jezusa Chrystusa. I występuje tutaj jeszcze jedna osoba, nazywa się Noemi, która jest teściową Rut. To Rut miała męża, ten mąż umarł i tam teściowa się nią zajęła. I ona jest synonimem Ducha Świętego, który uczy.
I ona ją uczy, ta Noemi, uczy tą Rut, jak ona ma zbajerować tego Boaza, żeby on się z nią żył. Boaz dobrze stoi finansowo, jest kawalerem, one są biedne jak mysz kościelna, a w dodatku on jest prawowitym wykupicielem ziemi, która należy do Noemi i tak dalej. I ta ją uczy. I mówi do niej tak. Umyj się. I namaść. Włóż na siebie strojne szaty. I zejdź na to klepisko. Tam na klepisku ten Boaz sobie spał. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się najdzie i napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy. Podejdź do niego, odkryj jego nogi i połóż się. On ci już potem powie, co masz zrobić. Dobra? Konkretna teściowa. Spójrzcie na to. To jest obraz uwielbienia. To jest obraz uwielbienia. Rozumiecie, jak się różni od śpiewania piosenek? Tylko człowiek, który ma świadomość czystości, obmycia krwią Jezusa, jest w stanie rozbudowywać uwielbienie. Tylko człowiek, który jest świadomy namaszczenia, który wygenerowuje to namaszczenie ze swojego ducha, jest w stanie prawidłowo wielbić. I nie ma dla niego problemu. Strojne szaty są symbolem sprawiedliwości i świętości. To człowiek, który złamał swój charakter, aby rozbudować życie modlitewne. Złamał system kompleksów i poniżenia. Wie, że nie wielbi dla człowieka. Wie, że wielbi Boga. Zejdź na to klepisko. To znaczy unisz się w swojej psychofizyczności. Unisz się. Nie myśl sobie, że z pewną postawą, pełną kompleksów i takiej zachowawczości rozwiniesz uwielbienie. Unisz się przed prawdą, przed prawdami, które mówi Bóg. Nie daj się poznać temu mężowi, aż się najdzie i napije. Co to znaczy? To znaczy, że do Boga nie przychodzimy z jakąkolwiek prośbą, zanim nie uwielbimy Boga. Rozumiecie, dlaczego jest tylko 10% próśb? Bo tam nie ma nad czym się rozwijać. Kiedy jesteś człowiekiem, który wielbi Boga, prowadzisz potężne życie modlitewne, to potem przychodzisz z prośbami od tak. Panie, trzeba taką i taką rzecz załatwić. Dzięki, że to mam. Idziesz dalej. Ale ty jesteś pełen wiary. Ale ty jesteś pełen światła. Dlaczego? Bo ty zasuwasz w uwielbieniu notorycznie. Rozumiesz? Wtedy te prośby są tylko dotknięciem, bo on jest najedzony i napity. On jest syty twojej chwały. On jest syty. I wtedy twoja wiara jest potężna. I prośby są krótkie i klarowne. Nie ma całych list. Nie ma wykrzykiwania skarg. Nie ma pytania dlaczego. Bo kap jest tego. Dlaczego? Kto się pytał o takie rzeczy? Człowiek, który nie zbudował systemu uwielbienia. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy. Miejsce odpocznienia Boga. Czy ty wiesz, że prowadząc silnie życie uwielbienia, tak? Wchodzisz w miejsce, gdzie Bóg odpoczywa w tobie? On się świetnie w tobie czuje. Rozumiecie? On nie,
żebyś mnie dobrze zrozumiał, on zawsze jest w tobie. Ale jego radość, jego ekscytacja tobą, kiedy jesteś człowiekiem uwielbienia, jest tak duża, że on odpoczywa. Pewna kobieta, wstawienniczka, razem z mężem wprowadzili się do swojego nowego domu. Zagospodarowali sobie wszystko w tym domu i jeden pokój zostawili na pokój modlitewny. Nie było tam nic. Oni tam się chodzili modlić. I ona opisuje pewną rzecz. Zawsze tam chodziła o 4 rano, ona miała taki styl. Modliła się tam o 4 rano. Ona była prorokiem, ta kobieta. I odbierała od Boga rzeczy nie tylko dla siebie, ale dla ludzi. I ona, będąc w tym pokoju, zawsze dotykała jego serca. I gdzieś tam weszła i po prostu była jak zwykle z Bogiem. Ale po jednej godzinie, drugiej, trzeciej, nic nie odbierała od Boga. I zapytała: Panie, czy dzisiaj nic od Ciebie nie odbiera? Czemu nikt do mnie nie mówi? I usłyszała głos w sobie: bo jestem z Tobą dobrze. Podejdź do Niego. Odkryj Jego nogi i połóż się. To jest szczyt uwielbienia. Wchodzisz w miejsce czci. I tam się zaczynają największe informacje Boże. On jest syty. Ty jesteś bezpieczny. I to, co następuje teraz, ma najwyższy wymiar. Najwyższy wymiar. I musisz to rozbudować. I zajmie ci to całe życie. A owoce tego będziesz zbierał systematycznie. Tu jest napisane: On ci już potem powie, co masz robić. Kto odbiera od Boga najczulsze informacje, najbardziej precyzyjne? Ten, kto żyje życiem uwielbienia. On wtedy jest w stanie odbierać precyzyjne rzeczy. Wiecie, że nas interesuje precyzja? Wszystkich, jak tu siedzimy, precyzja. Nas nie interesuje chaotyczne życie. Nas nie interesuje, uda się, nie uda, trafię, nie trafię, coś tam odebrałem, nie coś tam. Chodzi o precyzję. O precyzję. Widzisz, całe uwielbienie, ono jest powiązane, ono wiąże Twojego ducha, duszę i ciało. Nie bój się tego. Stosuj, tak jak nauczyłem Cię dzisiaj, techniki duchowe. Stosuj. Dobieraj sobie muzykę. Twórz ją też. I potem skomul przekładaj do kościoła. Komór przekładaj do kościoła. Rozumiem? Tak to rób. Kiedy, wiecie, wielu ludzi nie rozumie, co robimy u nas w kościele. To jest dla nich, mówią, co to w ogóle, co wy robicie? Co to w ogóle jest? Jak to ukryć? Tak? Przecież to jest... Ja mówię, no tak wygląda duchowość. No. To jest coś takiego właśnie. Znaczy, namiastka. My namiastki doświadczamy, jakieś namiastki, nie? Jakieś namiastki. Wiecie, ludzie opowiadają o różnych rzeczach, cieszą się, jak mają manifestacje różne. My przestaliśmy liczyć różne rzeczy. Takie jak złote pyły na ludziach, na cieknący olej w ogóle z ludzi, w ogóle nie tam cieknący, że trochę kapiący w ogóle. Ludzi kapał olej, kapał.
Ludzie szli, płakali w ogóle, z olej na rękach w ogóle. Bo tu nie o to chodzi, żeby tych rzeczy szukać. Bo one się po prostu zdarzają. Kiedy one się zdarzają? Kiedy my funkcjonujemy w duchu. Rozumiecie? Nie ma ich to gloryfikować. Kiedyś pewien stary chrześcijanin, opowiadając, już był takim poważnym dziadkiem, poważnym, opowiadając o tym, co się działo na Litwie, w jego rodzimym zborze, mówi, i to było tam początek XX wieku, mówi, to była rzecz dość normalna, że co jakiś czas pan podnosił kogoś i ktoś 2 metry nad ziemią był przenoszony na drugi koniec kościoła. Czasem z krzesłem, czasem bez. Przestaliśmy się dziwić temu. Szok! Jakie mówię tak? No bo chodzi o to, żebyśmy pewną rzecz zrozumieli. To są jakieś widzialne rzeczy, ale one są wynikiem czegoś. A teraz chcę, żebyś zrozumiał, jaki jest ogrom niewidzialnych rzeczy. Bo Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Więc te manifestacje to są takie jakby przebicia. To nagle coś wylazło raptem na zewnątrz. Tak wypadło. Często po nic. Czasem ktoś pyta, ale po co to się stało? Ja wiem, ale po nic, no ja wiem. Rykoszetem. Rykoszetem to się stało. Ale teraz pomysł, co się dzieje w tobie. Kiedy ty prowadzisz życie uwielbienia. Kiedy ty jesteś zintegrowany, duch, dusza, ciało. Kiedy ty prawidłowo rozbudowujesz całe życie modlitewne, którego czerwie stoi uwielbienie. Pomyśl sobie, jakie rzeczy w środku zaczynają wychodzić. Chcę ci to, taką rzecz zostawić. Bez takich pewnych, bez pewnych ram. Bez ram chciałbym was zostawić w pewnym sensie. Kilka informacji takich na końcu, żebyście też sobie o nich rozmyślali. Grupa uwielbienia prowadzi ludzi do dotknięcia Bożej obecności. Grupa uwielbienia, ona nie jest po to, żeby wielbić ludzi, żeby wielbić Boga zamiast, a Kościół go nie wielbi. To nie to jest. Grupa uwielbienia ma tylko takie zadanie. Ona nie ma zadania uwielbiania Boga za Kościół. To Kościół wielbi Boga, a nie grupa uwielbienia. Grupa uwielbienia jest pewnego rodzaju tylko przyciskiem. Ludzie tylko słuchają, więc na niej przyglądam się. U nas też ktoś przyglądam się, mówię, co kto tam robi, nie? Stoję się, przyglądam na ludzi. Ludzie, szczególnie świeżi, jak przychodzą oni słuchają, a my ich potem bardzo szybko uczymy. Ja mówię, weź nie słuchaj, bo to nie po to, żebyś ty posłuchał czegoś. Ty musisz w to wejść. Ty masz uwielbiać Boga. Ty nie masz się patrzeć, jak ci ludzie z przodu Boga uwielbiają. Bo oni uwielbiają tak, jak w swoich komorach. Rozumiesz? Robią to po prostu w sposób złożony i podają to jako bryłę. Ale to nie oni mają uwielbiać zamiast ciebie. To ty uwielbiaj Boga. Ty. Ty. Druga rzecz. Muzyka i teksty dostosowane są do piramidy wejścia w Bożą obecność. Tempo, treść. Do tych rzeczy, o których wam mówiłem. Że jest chwalenie, jest czczenie, jest dziękczynienie, jest czczenie. Tam się stosuje odpowiednią muzykę, odpowiednie teksty. Nie bierze się pierwszej piosenki, która nie zaczynasz swoje określenia wielkości Boga, tak? Od piosenki, tak? Która określa jego świętość. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest fundament. To jakbyś chciał z dachówek zrobić fundament pod dom. Tam musi iść beton i druty zbrojeniowe.
beton i druty sprawiedliwe. Pamiętając, że zawsze, czy to będzie w komorze, czy to będzie w kościele, zaczynasz w ciele. Ja zawsze mówię do ludzi, ludzie, zaczynacie tańczyć w ciele. To mówię, ja już mnie Duch Święty pobudzi, to zacznę tańczyć. Ja mówię, czy ty jesteś nieprzytomny? Masz zacząć w ciele tańczyć. W ciele! A nie czekać, aż cię Duch poruszy. Halal się zaczyna w ciele. Są duchowe tańce później, tak, ale to tym się nie przejmuj. Halal jest w ciele. Od tego się zaczyna, tak? Ponieważ wchodzisz do komory, czy też do kościoła z miejsca, gdzie był jakiś chaos, jakiś zamęt. I teraz ty przymuszasz swoje ciałko, tak, aby ono było prosechomai. Teraz będziesz ciałko tańczyć. A ja bym chciało powstać się, pomartwić. Nie będziesz się ciałko martwić. Halla! To się robi. To się nazywa krzyżowanie między innymi. To jest jeden z elementów krzyżowania. Cię krzyżuję teraz. To nie to, ja stoję, czekam. Ja mam taki taniec, Petru Chodas. Proszę Ciebie, ja do Ciebie jestem. No wie, proszę Cię. To tak samo z cyklu, proszę Ciebie, jak się raduje wewnętrznie. Tak się wewnętrznie raduje z Pana. Ja mówię, jesteś chory na głowę. Nie można się wewnętrznie radować. Się wewnętrznie radujesz, a na zewnątrz się depresjonujesz, prezentujesz depresję, tak? Załamane jak tak sołtysa, w Ciebie ja się wewnętrznie raduje. Rozumiesz? To w ogóle sorry, wiesz, to nie... To... Podczas dziękczynienia i czci. Śpiewamy tylko do Boga, a nie o Bogu. Kiedy są... Pamiętaj, uwielbienie, kiedy na przykład uwielbiasz Boga i określasz Jego chwałę, Jego wielkość, możesz o Nim opowiadać. W swoich modlitwach, w swoich piosenkach. Ale kiedy potem dochodzisz już do czczenia Boga, to już to jest modlitwa, to jest do Niego. To już nie jest On, o Nim, tylko to. Trzeba zmieniać też teksty, na przykład piosenek. Jeżeli widzisz, że na przykład piosenka, ona nie prezentuje pewnego waloru duchowego, to jej nie trzeba śpiewać, tylko trzeba ją przerobić. Jeżeli widzisz, że źle są poskładane pewne słowa, to je przerób. Możesz śpiewać Wielki jest Bóg, taką piosenkę. Wielki jest Bóg, wielki jest Bóg. I to jest piosenka, patrz, która określa Jego wielkość. Tak? Ale wystarczy, że w tej piosence zmienisz, tak, początek. Tyś wielki Bóg. I masz piosenkę, żeby czcić. Rozumiesz? To proste. Z tematu opisowego, tak, wchodzisz w temat bezpośredniego kontaktu. To tak wygląda. Chciałbym, żeby na przykład ktoś w najbardziej takim miłosnym kontakcie z Tobą, na przykład nie wiem, urodziny masz, no nie? Masz urodziny, cieszysz się na te urodziny, przychodzi ktoś do Ciebie i on staje przed Tobą, tak? I mówi tak. Krysia jest naprawdę wspaniała, cudowna. Cudownie, że poznałem Krysię. Kiedyś była taka sytuacja, że poznałem Krysię. Ale powiedział, Krysiu, jesteś cudowna i wspaniała. W ogóle cudownie, że Cię poznałem. Jest różnica? Jest. Ta różnica, różnica, różnica. Jest taka żydowska anegdota na temat tego, jaka jest różnica. Przychodzi Żyd do rabina i mówi, Rebe, ty mnie wyjaśnij, co to znaczy, że jest różnica. A Rebe mówi tak, wstać mi palec w tyłek. Ja mam palec w tyłku, i ty masz palec w tyłku. Ale jest ogromna różnica. Żydowskie mądrości. Następna rzecz. Dobór grupy uwielbienia powinien opierać się na następującym schemacie. Święte życie, objawienie, posłuszeństwo liderowi, talent wokalno-muzyczny. Nigdy odwrotnie. Święte życie, objawienie, posłuszeństwo liderowi.
a dopiero na końcu talent wokalną muzyczną. Nie odwrotnie. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważna sprawa. Bo to ci ludzie, oni, tak, rozpoczynają pewne rzeczy. I najczęściej jest tak, że w zgrupowaniach społecznych, w grupach społecznych, jakim jest Kościół, tak, to ktoś, kto zaczyna, tak, to ustanawia pewien standard. Potem już Kościół przejmuje inicjatywę, ale już nie przejmie inicjatywy inaczej, niż ten standard był zaczęty. Tak? To jest bardzo ważne. My na przykład przykładamy dużą wagę do tego, co jest z ludźmi, którzy są w uwielbieniu. Zresztą w ogóle przykładamy dużą wagę do ludzi służby, co z nimi jest. Nie? Bo to pamiętam, jak przyjechał do nas kiedyś do kościoła chłopak, który grał w Hillsongu w kościele, mówił już wiele. I on przyjechał do nas i odpowiedział, mówi tak, ja go znam, to bardzo dobry Polak. Ja mówię, kiedy będę mógł grać w uwielbieniu? Agata mówi, jak zaburzeń wyjdziesz. Jak zaburzeń wyjdziesz, będziesz grał. Jak nie wyjdziesz z zaburzeń, tam zaburzenia swoje podasz tutaj. W tej grze. Pamiętajcie. To nie jest w ogóle coś takiego, że to sobie ktokolwiek wiecie i on przychodzi, on tam prowadzi gdzieś uwielbienie. No proszę. Takie jak jest jego życie, taki on przekaz duchowy będzie wnosił. Ktoś ludzie domyślą, to obojętnie kto przyjdzie i zaśpiewa piosenki o Jezusie. Wiesz. Człowieku pół piekła śpiewa o Jezusie, tylko się boją śpiewają. Wiesz, w ogóle to. I na końcu chcę powiedzieć ze trzy zdania na temat stawiennictwa może. Krótko powiedziawszy, stawiennictwo polega na tym, że przypominamy Bogu o Jego woli dla ludzi i zabraniamy diabłu działać w życiu ludzi. Bóg robi, Bóg to jest taka, to dziwna postać w zasadzie. On mówi tak, u Izajasza. To jest źle u nas przetłumaczone, że pamiętam, który to jest werset, ale tutaj jest przetłumaczone tak, jakże śmiecie mnie przymuszać. Oryginał mówi, przymuszajcie mnie. W ogóle Bóg chce, żeby mu przypominać, co on powiedział. Ja nie wiem dlaczego. On chce, żebyś ty do niego mówił tak, to ty powiedziałeś. To ty powiedziałeś. Ja powtarzam i się tego trzymam. To ty powiedziałeś, a ja powtarzam i się tego trzymam. A więc we wstawiennictwie przypominamy, ogłaszamy w pewnym sensie prawdy Boże do jakichś dziedzin, tak? Jeżeli chodzi o konkretnych ludzi, czy też konkretne zjawiska i zatrzymujemy diabła. To jest stawiennictwo. I we stawiennictwie stawiennictwo jest, jeżeli jest to służba, no to jest to o wiele szersze pojęcie, natomiast dziś nie ma przestrzeni, żeby o tym mówić. Ale ono ma towarzyszyć normalnemu naszemu życiu modlitywnemu. Czyli jesteśmy czujni, aby się wstawić. Czujni. Jesteśmy czujni, żeby ogłaszać Boże prawdy do życia konkretnych ludzi, do naszego życia, tak jak do naszego życia i do różnych zjawisk i odsuwać diabła od tych rzeczy. Prawda? Odsuwać diabła. Ja przypominam sobie, jak syn nasz, on przechodził różne trudne rzeczy, kiedy był nastolatkiem i ja wtedy dużo mówiłem się wstawienniczo. Moja modlitwa wstawiennicza polegała na tym, że ja ogłaszałem to, co powiedział Bóg i odsuwałem diabła od niego. Pamiętam kiedyś zakochał się w takiej czarowniczce małej. A miała chyba z 16 lat, czarowała? Jakby miała 64. Ja się tam w niej zakochał. I mówimy zagadką, że ty, my to czarownica.
O, okej. Okay. Nie będę tego tłumaczył więcej. Do komory. Poszedłem do komory, mówię: Ojcze, dziękuję Ci, że pokolenie sprawiedliwych nie będzie zapomniane. Boże, dziękuję Ci, że mój syn, on jest powołany, aby mieć sukces w życiu. Ojcze, ja teraz w imieniu Jezusa rozrywam te bezprawne zdjęcia. Ustanawiam skłócenie duszy. Ustanawiam nieporozumienie w relacji. 2 tygodnie. 2 tygodnie. Zerwali ze sobą. Siedzieliśmy za gatą, jechaliśmy wtedy, pamiętam, na jakiejś wakacji. I Wiktor tak siedzi właśnie i wtedy z nim zerwałem. Co się stało? Agata pyta. Kurczę, mówię. Zerwała ze mną. Agata mówi: i załatwiliśmy to. Ja mu bardzo Wam dziękuję. Rozumiesz, że on takie. Po prostu. Przecież proszę. Nie będzie mieć czarowników, powiedzmy, tak? Póki ja mam władzę do jego życia, no to oczywiście, że to popsuję. Zobaczcie. To jest stawiennictwo. Tak? Diabeł został usunięty. Związek duszy został rozrywany. Ile my wprowadziliśmy takie rzeczy. Na przykład ludzie mówią: jak tą rzecz załatwić? Ja mówię: a sprawdź, żeby się pokłócili. Zaraz zobaczę, jak to załatwisz. Momentalnie. Rozerwij demoniczne połączenie, tak? I ustanów święty podział. Patrzcie, coś Wam pokażę. Dlatego bardzo by mi zależało, żebyście mogli wygospodarować sobie taki czas, żeby ci z Was, którzy nie byli, przyjechać na jedno nabożeństwo do nas i pobyć w uwielbieniu i na jedną środę kiedyś. Po prostu po jednym razie. Kiedy tam będzie Wam odpowiadało. Żeby tego dotknąć. I patrzcie, jak głębia przyzywa głębię. Daję Wam taki przykład. Jak działa stawiennictwo. Głębia przyzywa głębię. Jak jest jakaś głębia w jakimś człowieku, jakaś patologiczna głębia, to ta głębia wcześniej czy później przyzwie jakąś głębię. Przyjdzie do tego patologicznego człowieka jakiś inny patologiczny człowiek. Na przykład, w jednym człowieku jest demoniczna warownia zależności. Słaby człowiek, zawsze zależał od kogoś, urósł i on tak wszedł w życie i dalej jest zależny. No nie? Wiecie, kto się pojawi w jego życiu? Ludzie z warownią impulsywności. Bo one te warownie do siebie pasują. Ten z warownią impulsywności będzie manipulował tamtym, a tamtym mu się podda. Dwie patologie się połączyły, wiesz, o co chodzi? Nie wiem, czy zauważyliście takie, że są takie związki, łączą się takie ludzie bardzo często. Jedno drugim manipuluje, tak? I ten nawet wie, że jest manipulowany, ale się poddaje, bo jest warownia zależności, tak? Czary i zależność, czary i zależność, czary i zależność. Agresja, depresja, agresja, depresja. I w ogóle, o, ten agresywny, ta depresyjna, będzie cudowny związek. On ją maltretuje, ona się poddaje, wiesz. Takie w ogóle, i teraz jak pomóc? No co, rozerwiemy to. Rozerwiemy bezprawne więzy duszy, powiążemy demoniczne siły, odsuniemy od ich umysłów, wprowadzimy chaos i zamieszanie w demoniczną strukturę, która trzyma to wszystko jakby dłonią, tak? Poślemy aniołów wojny, żeby rozpiszyli to w drobny mak i koniec. Ludzie wolni od siebie, człowieku, jak dziki na zakręcie, człowieku. Ona poszła tam, ten poszedł tam. Tak, i oczywiście tutaj wchodził potem temat już pasterstwa i tak dalej, nie? Terapii i innych rzeczy, tak? Ale najpierw to zrobiliśmy, rozerwaliśmy po prostu. Tak samo się robi we władzy. Z władzą. Po co tutaj zastanawiać się, jaka tam władza będzie nam przychylna, będzie nam przychylna ta władza, którą będziemy trzymać na linii modlitwy stawienniczej. Przecież to proste. W pierwszym kościele naszym chcieli nam ziemię zabrać. Był w ministerstwie, chyba to było chyba Ministerstwo Rolnictwa. Był gość, który się uparł, że ta ziemia będzie zabrana i koniec, kropka, tak? Modlimy się stawienniczo. Boże, w imieniu Jezusa, na podstawie Twojego słowa, tak? Że miejsca,
które są miejscami władzy, są zajmowane bezprawnie przez demonicznych zasiedleńców, my w imieniu Jezusa usuwamy tego Pana z jego miejsca. Wol! Wyrzucili go. Na jego miejsce przyszedł drugi, tak? Który już nie chciał nam się zabrać. Wszelka władza od Boga pochodzi, jest nam ku dobremu. Nam ku dobremu, rozumiecie, odpowiedź? Się trzyma na smyczy taką rzecz. Na smyczy. To jest stawienictwo. Pamiętam, jak chodzili jeszcze za tamtego i tą ziemię nam takimi słupkami oznaczali. Oni wbijali te słupki, a za nimi szło dwóch ludzi i polewało te słupki olejem. I mówili, w imieniu Jezusa, diable, nie zabierzesz ani kawałka tej ziemi. Oni, a co oni robią? Zobaczą, to dwóch komorników widzieli, polewają to olejem. Stawiennictwo. Pokazuję wam jakby przykłady tych rzeczy. Żebyście też się, żebyście nigdy się nie mylili i nie stawali przed Bogiem i nie błagali Boga o czyjeś tam życie. Panie, Panie, pobłogosław mu, wiesz, takie, Panie, uratuj go. Tak jakby Bóg, wiecie to, jak ta modlitwa brzmi? Tak jakby Bóg się nie interesował tą sprawą. Teraz on potrzebuje mnie, żebym ja się wstawił. Dobry Arturek teraz przyjdzie się wstawić, teraz Bóg mnie wysłucha. Nie. Wiesz, łomak tak mówi, jak przełom wziął w swojej głowie, stał i tłukł głową w taki filar na modlitwie w kościele. Mówi, Boże, żebyś ty tych ludzi kochał w głowie, tak jak ja. Kurde, za chwilę, to jaka tam. Jak oprzytomniał, to napisał książkę Lepszy sposób modlitwy. Jedna z najlepszych książek o modlitwie, jaka w ogóle się pojawiła, Wendy Łomak. Lepszy sposób modlitwy. Bo ja w tej baptystowej głowinie tam się działo to, że teraz się musi stawiać tam za tych ludzi. No bo to on jest ten dobry, lepszy niż on. Tam Jezus, nie, tam Jezus załatwił swoje, a teraz, a jeszcze ja tutaj muszę wejść. Ja i Jezus. Współodkupiciel jestem. Nie jesteś współodkupicielem, ty jak jest. Wstawiennik bierze za mordę diabła i odsuwa go od zjawiska lub człowieka. To jest zadanie stawiennika. I ustanawia, tak, prawidła, które już Bóg przewidział jako najlepsze do danej rzeczy. To będzie tak, 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 tak i tak. O, to robi wstawiennik. To robi wstawiennik. Dobrze, przyjaciele, wstań proszę. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas. Ojcze, ja modlę się teraz, aby każdy umysł, który przyjął te słowo, był opanowany przez te słowo. Ojcze, ja chcę, żeby ludzie wydali stukrotny dom. Ojcze, ja chcę, żeby życie modlitewne rozwinęło się w nich. Żeby życie modlitewne przeniknęło ich. Ojcze, ja chcę, żeby ta bliska wieść słowa, ona była jeszcze bardziej dotykana, jeszcze silniejsza. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie zawsze usłyszałeś. Amen. Amen.